Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Przechodzimy do punktu 11 sesji 43 Rady Gminy Skolniki. Punkt 11. Uroczyste wręczenie odznak honorowej za zasługi dla województwa łódzkiego. Na podstawie artykułu 20 ustawy o samorządzie gminy wznawiam obrady 43 sesji Rady Gminy Skolniki. Otwieram punkt 11 porządku obrad. Uroczyste wręczenie odznaki honorowej za zasługi dla województwa łódzkiego. Na dzisiejszej uroczystości witam zaproszonych gości. Honorowego obywatela gminy Skolnik pana Jana Jusztaka. Rodzinę i przyjaciół pana Jana Jusztaka. Przedstawicielkę biura poselskiego posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pana Pawła Rychlika, panią Weronikę Pawłowską. Przedstawicielem biura poselskiego posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Piotra Pawła oraz radnej sejmiku województwa łódzkiego Doroty Więckowskiej, panią Janik. Przewodniczącą sejmików województwa łódzkiego pani Iwonę Koperską. Radnego sejmiku województwa łódzkiego pana Edwarda Kiedosa. Radnego sejmiku województwa łódzkiego pana Andrzeja Kubisa. Starostę powiatu jeruzelskiego pana Stefana Pietrasa. Wicestarostę powiatu jeruzelskiego pana Marka Kanickiego. Przewodniczącego rady powiatu jeruzelskiego pana Andrzeja Żurawia. Wiceprzewodniczącą rady powiatu jeruzelskiego panią Wiesławę Melik. Wójta gminy Sokolniki pana Sylwestra Skrzypka. Wójta gminy Skomlin pana Grzegorza Narasa. Zastępcę wójta gminy Sokolniki pana Bartosza Górkę. Skarbnika gminy Sokolniki panią Barbarę Sawicką-Kanicką. Radnej Rady Gminy Sokolniki. Sołtysów z terenu Gminy Sokolniki. Honorowego obywatela Gminy Sokolniki pana Adama Śliwakowskiego. Dyrektora Muzeum Ziemi Bieluńskiej pana Jana Cążka. Profesora Tadeusza Olejnika. Prezesa Wiejskiego Towarzystwa Naukowego pana Zdzisława Wodczyka. Prezesa Koła Pszczelarzy w Wieluszowie pana Antoniego Filipowicza. Proboszcza parafii pod wezwaniem świętego Mikołaja biskupa w Sobolnika księdza Tomasza Wasilewskiego. Dyrektor szkół z terenu gminy Sokolniki panią Annę Chojnacą, panią Olgę Suchy, panią Mirosławę Malinowską, panią Martę Mirałę, pana Michała Wąsla, prezesa zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego Gruntu do pana Tomasza Klimeckiego. Dyrektora Rejonowego Banku Spółdzielczego Oddział Sokolnika panią Magdalenę Krzywdę. Prezesa Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sokolnikach panią Wiesławę Dziecińską. Członków zespołu folklorystycznego Sokolniki. Emerytowanych nauczycieli z terenu gminy Sokolniki.
dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki Sokolnika, panią Zosię Dziwik. Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki, filia Stare Mochetynie, panią Anę Marczak. Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Sokolnik, panią Beatę Wanie. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Sokolnika, panią Karen Sandałę. Przedstawicieli mediów, gazety, łącznik, ilustrowany tygodnik powiatowy, kulisy powiatu, Radio Ziemi Bielińskiej, Radio Łódź nad Warmią. Proszę o zabranie głosu zastępcy wójta gminy Sokolniki, pana Bartosza. Szanowni Państwo, w dniu 27 września 2021 roku wójt gminy Sokolniki w imieniu samorządu gminy Sokolniki złożył wniosek o przyznanie odznaki honorowej za zasługi dla województwa łódzkiego. Podmiotem uprawnionym do wystąpienia z wnioskiem o nadanie odznaki są jednostki samorządu terytorialnego, gospodarczego oraz organizacji pozarządowych. Odznakę honorową za zasługi dla województwa łódzkiego nadaje sejmik województwa łódzkiego osobom fizycznym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym i innym osobom prawnym, które całkowicie działalność zawodowej, społecznej i publicznej oraz realizację swoich działań na rzecz województwa łódzkiego wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju województwa łódzkiego. Do tej pory łódzki sejm odznaczył honorową odznaką kilkadziesiąt osób i organizacji. Wśród wyróżnionych można wymienić Krzysztofa Krawczyka, Stanisława Polasa, Zbigniewa Łódkę, Ryszarda Mielkowskiego czy Muzeum Ziemi Bielińskiej. Dziękuję. Proszę wójta gminy Sokolniki, pan Sylwestra Szybka, o odczytanie uzasadnienia do złożonego wniosku o nadanie odznaki honorowej zasługi dla województwa łódzkiego. Szanowni Państwo, pozwolicie, że przepiszę charakterystykę pana Jana Szczaka. Pan Jan Szczak to narodowy obywatel gminy Sokolniki, urodził się 13 grudnia 1928 roku. Pan Jan szkołę podstawową ukończył w Turowie, a następnie był uczniem Państwowego Liceum Pedagogicznego w Wieluniu, gdzie uzyskał świadectwo dojrzałości i podjął pracę jako nauczyciel w szkołach odpowiednio w Strzynie, Wieluniu i Czasarach. W latach 1969-1992 dyrektor Szkoły Podstawowej w Sokolnikach. W czasie pracy zawodowej kończył studia nauczycielskie z zakresu matematyki, plastyki i zajęć technicznych i studia magisterskie na Wydziale Biologii i Nauki o Siebie na Uniwersytecie Łódzkim w 1992 roku przeszedł na emeryturę. Obecnie aktywnie uczestniczy w pracach społecznych w środowisku regionalnym, jest członkiem zespołu folklorystycznego Sokolniki, członkiem Towarzystwa Przyjaciół Wieruszowa, Wielkiego Towarzystwa Naukowego i Kalickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauki. Od 1956 roku działa w Polskim Związku Pszczelarskim, pełniąc różne funkcje w zarządzie. Od wielu lat jest kronikarzem o pszczelarze w Wieruszowie. Pan Jan Juszczak jest lokalnym miłośnikiem historii. Od wielu lat zajmuje się tworzeniem biogramów ludzi, którzy tworzyli historię naszego regionu. Od lat opiekuje się starym cmentarzem w Sokolnikach, to właśnie on był inicjatorem pierwszej akcji zbudowania starego cmentarza w Sokolnikach. Od 1994 roku zajmował się badaniem stanu populacji kocia białego w powiatach wieluńskim i wieruszowskim. Przez lata objeżdżał gminy w powiecie wieluńskim i wieruszowskim, liczył i kontrolował przyloty bociany. Zapisywał, które bocianie gniazda są zajęte, a które już opustoszały. Doradzał mieszkańcom, jak montować bocianą platformy i czym je wypełniać. Pan Jan zdjęcia prawie z każdego bociannego gniazda. Odkrył też na naszych terenach gniazda bociana czarnego. Ustalił, że w powiecie wieruszowskim żyje on w lesie we wsi Chodniej, Polniczki, Świątkowice oraz w Dolinie Prosny koło Młyna, Chłopot, Ruści oraz na wsi Biódków, gmina Wieruszy. Występuje też w gminie Sokolniki w lasach koło wsi i Szusztry, a także w Brześnicach i na żarowisku wsi Nalewa, gdzie przeżywają też białociany. Od roku 2001 opisał wyniki badań w artykule pod tytułem Populacja bociana białego w roku 2000 w powiatach wieluńskim i wieruszowskim oraz populacja bociana białego w powiatach wieluńskim i wieruszowskim w roku 2004. W latach następnych wydał książkę z dziejów pszczelarstwa w powiecie wieruszowskim oraz dziejów
pszczelarstwa w gminie Rutów. Pamiętam historię małej ojczyzny, upamiętnił w danej książce o te kapliczki i krzyże mojej ojczyzny, w której opisał 81 przydrożnych znaków wiary katolickiej na terenie parafii Ochęcy, Pilice, Sokoliki i Walichnowe. Książkę ukazał również Cybertę Pawła Bielińskiego, mistrza centralnej rzeźby ludowej w latach 1814-1890 oraz jej dzieła, które można dziwić, że dzisiaj wskazał, że wiele rzeźb artysty znajduje się tylko dzisiaj w rękach prywatnych osób nieznanych badaczy, ale znaczną ich część związano w Muzeum Narodowym w Poznaniu, Muzeum Okręgowym Ziemi Kalicji w Kaliszu i obecnie kończy pracę nad wydaniem książki o historii gminy Sokoliki. W 2013 roku wydał książkę pod tytułem Charakterystyka warunków fizjologicznych gminy Sokoliki, szczególnym uwzględnieniem dynamiki pierwszego poziomu wód podziemnych. Praca zawiera analizę wyników położenia zwierciadła wód podziemnych, gruntowych, pomiar atmosferycznych wykonywanych przez nie w latach 1970-2010. Analizowane też były warunki klimatyczne w gminie Sokoliki i materiały archiwalne dla gminy Sokoliki Czasta. W książce znajdziemy również informacje o użytkowaniu gruntów, charakterystyce gleby, powierzchni zasiewów, lasów, wody powierzchniowej, warunki klimatyczne, usłonecznienie i promieniowanie słoneczne, zachmurzenia, temperatury powietrza, owady atmosferyczne i ich geneza. Na temat pracy Jana Juszczaka wypowiedziało się wiele autorytetów naukowych. Profesor Alicja Szamara z Uniwersytetu Przyrodniczego, profesor Roman Chlebowski z Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Anna Dylikowa z Uniwersytetu Łódzkiego. Według pracy Jana to wręcz pracę doktorską. Pracę dyrektorską organizacyjną społeczną twórczą pana Jana rozstrzygły władze oświatowe, samorządowe, kuratoryjne, ministerialne oraz państwowe, a także inne instancje ogólnopolskie i środowiskowe. Świadczą o tym nagrody i wyróżnienia i oznaczenia. Imiona chronologiczne. Srebrny Krzyż Zasługi, Nagroda Ministra Oświaty i Wychowania pierwszego stopnia, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Nagroda Kuratora Oświaty i Wychowania w Kaliszu, Odznaka Przyjaciel Związku Harcerstwa Polskiego Kompanii Głównej ZKP, Srebrna Odznaka Polskiego Związku Pszczelarzy, Medal imieniem księdza dr. Jana Dzierżona za wybitne zasługi w rozwoju pszczelarstwa, Medal Ministra Rolnictwa Zasłużony dla Rolnictwa, Nagroda Specjalna Medal Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w uznaniu nieocenionych zasług dla kultury polskiej, typu honorowego członka Polskiego Związku Pszczelarskiego, Medal Samorządu Gminy Wieluszów z okazji 20-lecia samorządu za wieloletnią współpracę i zaangażowanie w wielkie wydarzenia z życia gminy Wieluszów oraz za aktywny udział w obchodach tradycyjnych świąt i lokalnych uroczystości. Nadanie tytułu Zasłużony dla Powiatu Wieluszewskiego, Medal Instytutu Pamięci Narodowej za udział w przekazaniu dzieciom i młodzieży najnowszej historii Polski, Medal Jubileuszowy Koła Pszczelarzy w Grabowie, Medal Jubileuszowy Koła Pszczelarskiego, Medal Koła Pszczelarskiego w Ludwikowie za aktywny udział w życiu koła, za napisanie książki Historia Koła Pszczelarzy w Ludwikowie, Nagroda Wielkiego Towarzystwa Naukowego za popularyzację wiedzy w regionie, Medal z okazji 40-lecia sióstr Bernadynek w Wieluniu, nadanie tytułu honorowy członek Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego, dyplom i nagroda pieniężna drugiego stopnia za udział w konkursie ekoaktywny w Łodzi przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oznaka honorowa ministra kultury i dziedzictwa narodowego zasłużony dla kultury polskiej, najwyższe oznaczenie pszczelarskie nadawane pszczelarzom przez Polski Związek Pszczelarski, statuetka dr. Jana Dzierżona za wybitne osiągnięcia w pszczelarstwie, nadanie tytułu honorowego obywatela gminy Sokoliki w 2015 roku. Pan Jan do dziś aktywnie uczestniczy w pracach organizacji społecznych i naukowych. Wygłasza przemówienia na gminnych uroczystościach organizowanych z okazji wybuchu II wojny światowej, czy też w rocznicy odzyskania niepodległości. Prowadzi również kronikę, jego jeszcze najważniejsze wydarzenia z regionu. Jest osobą dobrze znaną i szanowaną w środowisku lokalnym i poza granicami powiatu. Proszę przewodniczącą Sejmiku Województwa Łódzkiego, pani Iwonę Kopecką o
odczytanie uchwały sejmiku wojewódzkiego w sprawie nadania odznaki honorowej zasługi dla wojewódzkiego oraz wręczenia odznaki. /21/21 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie nadania odznaki honorowej za zasługi dla województwa łódzkiego. Na podstawie artykułu 18 punkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa, paragraf 9 punkt 2 i paragraf 41 punkt 2 statutu województwa łódzkiego oraz paragraf 1 i paragraf 2 regulaminu przyznawania odznaki honorowej za zasługi dla województwa łódzkiego stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 września 2010 roku w sprawie ustanowienia odznaki honorowej za zasługi dla województwa łódzkiego oraz zasad trybu nadawania i noszenia uchwala się to następuje. Uznaniu osiągnięć na rzecz województwa łódzkiego nadaje się odznakę honorową za zasługi dla województwa łódzkiego Janowi Juszczakowi. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącej sejmiku województwa łódzkiego oraz marszałkowi województwa łódzkiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przewodniczącego województwa łódzkiego Iwona Kozłowska. Panie Janie, znikłam wielkim zaszczytem. Pragnę panu wręczyć oznakę Zasłużony dla województwa łódzkiego. Dziękuję serdecznie za wiele dziesiątek lat pracy, którą pan włożył w rozwoju naszego regionu, albowiem to, jak pan ciężko pracował dla tutejszej społeczności, również świadczy o tym, jak ciężko pan pracował dla naszego województwa. Niech będzie wolno złożyć na pana ręce serdeczne gratulacje drogi nauczycielu. Gratuluję serdecznie. Dziękuję. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Proszę o zabranie głosu przed Janem Jeszcze. Szanowni Państwo, jestem bardzo wzruszony. Tak byłem nadzwyczaj, bo nie spodziewałem się takiego przebiegu tej uroczystości. Ale jednocześnie jestem zaskoczony z przyznania mi odznaki zasłużony dla województwa łódzkiego. Bardzo serdecznie dziękuję panu wójtowi za dostrzeżenie mojej pracy, moich osiągnięć na rzecz przede wszystkim gminy. Dziękuję przewodniczącemu Rady Gminy, radnym, za moje osiągnięcia. I przyznam się, że obecnie myślę, skąd się to wzięło, tyle tego. Ale tak niestety, taka jest prawda. Podejmując różne działania, nigdy za osiągnięcia nie myślałem o jakiejś gratyfikacji i korzyściach materialnych. Dziękuję również wszystkim osobom, które przygotowywały ten wniosek. Bardzo serdecznie dziękuję pani marszałek Sejmiku Wojewódzkiego za przybycie do nas i wręczenie mi odznaki i przekonanie się, że faktycznie ona w
pewnie się należy. Drodzy Państwo, ja w moim życiu kieruję się mocnym. Idź przez życie tak, aby ślady twych stóp przetrwały cię. Nie urodziłem się tu w Sokolnikach, ale już od ponad pół wieku czuję się sokolniczaninem. Do Sokolnik zostałem przeniesiony służbowo z Trzastka w roku 1969. Była to kara, lecz awans i o wiele lepsze warunki ekonomiczne. Bardzo mile przyjęli mnie mieszkańcy Sokolnik i nauczyciele pracujący w tej szkole. Darzono mnie życzliwością i to pozostało do dziś, a dowodem tego jest dzisiejsza uroczystość. Jest to dla mnie bardzo miłe i tym samym jest to dla mnie bardzo miłe. Pochodzę z małej wioski leżącej niemal na granicy powiatów Wielkopolskiego i Wieluńskiego. Wioska powstała w XX wieku na folarzej ziemi. Z dwóch stron otoczona jest lasem, a trzecią granicę stanowi mała rzeczka Pyszna. W mojej rodzinnej zagrodzie było gniazdo bocianie. To położenie przyczyniło się do kształtowania moich zainteresowań. Bardzo dużo zawdzięczam też mojej powszechnej szkole i pracującej w niej nauczycieli. Wychowawca prowadził nas pobliżu granicy polsko-niemieckiej i opowiadał nam, że tam za rzeką jest Śląsk. Były powstania śląskie. Tam mieszkańcy mówią po polsku, posiadają polskie nazwiska i kiedyś Śląsk należał do Polski. Te wiadomości zapamiętałem, bo w czasie wojny na skutek wysiedlenia znalazłem się na Śląsku w gospodarstwie rolnym koło Kruczborka. I gdy przyszli Rosjanie, gospodarz Ślązak Staszyk, który nie był powołany do wojska, został przesłuchiwany i mówił twardo, jakby się pytano, kto ty, Ślązak? Kto takuje Ślązak? German? Nie. Polak? Nie. To ubić. Dwa razy odsuwano lufę karabinu od jego strony, aż wreszcie przekonał Rosjan i go nie zabił. Nadmieniam, że tuż przed wejściem Rosjan ten gospodarz zagroził mnie oddaniem do władz, bo sprzeciwiłem się być woźnicą dla rodziny. Nie chciałem uciekać. Powiedziałem, że Rosjanie tuż za nami są. Ale przebaczyłem mu i nie zemściłem się na nim, a była okazja. Szkoła wychowywała nas, jak powiedziałem, bardzo patriotycznie. Pamiętam dokładnie, tak mi w pamięci zostało czasy krótko przed wybuchem II wojny światowej i pierwsze dni tej wojny.
pamiętam defiladę batalionów obrony narodowej w Wieluniu, bo tam byłem. Pamiętam stacjonując niedługo wojsko brygady kawalerii. Przemarsz batalionów obrony narodowej na bitwę pod Kranianką. To wszystko utkwiło mi w pamięci. Pamiętam również dudnienie, grzmoty. Nie wiedziałem, że to jest bombardowanie Wiednia. A mogłem faktycznie to słyszeć, ponieważ dzień był wilgotny, wtedy była mgła, prawda, i to echo się rozchodziło. W pierwszym roku mojej pracy w Sokolnikach upamiętniłem z okazji 25. rocznicy zakończenia II wojny światowej poległych, pomordowanych, zaginionych mieszkańców Sokolni. Po skończonej manifestacji na placu szkolnym zasadziliśmy z młodzieżą dom i złożono w ziemi dość ogólne dokumenty o ofiarach, bo takich dokładnie nie ma nawet w archiwum. Drzewo nazwane Dęby Zwycięstwa. W roku 1972 na wniosek władz politycznych nadano szkole imię patrona Karola Śląskiego. Nie chciałem tego, ale musiałem się zgodzić. W końcu lat 80. ubiegłego wieku Rada Patologiczna zlikwidowała przez głosowanie patrona tej szkoły, nadane patrona tej szkoły. W roku 1967 maja odsunięto na placu przed szkołą tablicę granitową o blisku zamordowanych w obozie koncentracyjnym 5 nauczycieli tej szkoły, co się rzadko zdarza, tyle zamordowanych. Ale to na skutek tego, że tu był Polak Polskość i podał ich działalność tutaj w tej szkole. W roku 1988 postarałem się o przywrócenie pamięci marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, umieszczając na nowym podstumencie informacyjną tablicę o Piłsudskim. I w tym roku, prawda, rosnący dom przed szkołą nazwaliśmy Dębem Niepodległości. Dlaczego? Namieniam, że dom został posadzony 5 października 1917 roku przez młodzież szkolną upamiętniającą 100. rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki. Udało mi się znaleźć tych świadków uczestniczących w tym wydarzeniu. W roku 1917, bo wtedy w każdej gminie w Górnym Powiecie Wielkim wsadzono dęby, dokładając ziemię niezbitewne. Taki dom posadzono również w Wieluniu, niedaleko ratusza. A Niemcy wiedzieli o nim, i tam jest posadzony drugi dom. A nasz z tych gminnych, że tak powiem, wszystkich pozostał, bo nie został zidentyfikowany. I cieszę się z tego, że dokonałem tego odkrycia, bo to jest historia i to umieściłem w swojej pisanej książce. Szanowni Państwo, jestem dalej bardzo wzruszony i jednocześnie zaskoczony tym wszystkim. Nie przewidziałem tego, co się przed chwilą wydarzyło.
Bardzo ponownie serdecznie dziękuję panu wójtowi, panu przewodniczącemu rady i radnym za dostrzeżenie mojej pracy. Jak powiedziałem, sam się dziwię, że tego jest tyle. Dziękuję również tym wszystkim osobom, które ten wniosek przygotowały. Bardzo serdecznie dziękuję ponownie panie marszałek Sejmiku Wojewódzkiego. Drodzy państwo, jeszcze nie powiedziałem, że przesporzyłem pewną myśl, że cieszę się również z upamiętnienia przed Urzędem Gminy na tablicy granitowej przed budynkiem gminy osób, które zginęły w pierwszych dniach września, a dwie osoby zginęły w bombardowanym szpitalu w Wieluniu. Dzięki mojej działalności w akcji katolickiej napisałem książkę Krzyże, Papiszki i Figury przydrożne na terenie gminy, obejmujące cztery parafie, jak tu już słyszeliście. Opracowanie w konkursie zajęło pierwsze miejsce i otrzymało pieniężne wynagrodzenie, za które wzniesiono cztery tablice pamiątkowe na starym cmentarzu i dużą rzeźbę naśladującą ludowego mistrza Pawła Ablińskiego. Ponadto z funduszu zaplanowano podobną rzeźbę na odnowionym krzyżu na placu Miasteczko i konserwację autentycznej rzeźby Chrystusa Ukrzyżowanego. Obserwuję nadal poziom podgruntowy. Jeszcze teraz, już ponad 50 lat. Złożony jest dobrze. Dalej. Obecnie kończę niepełną monografię gminy. Będę starał się ją uzupełnić o stanie gruntowych opisanych do roku 2010. Bo dalej z wodą nie jest dobrze. Dzisiejsze rozrzucenie jest dla mnie bardzo doniosła i bardzo ją cenię. Nieocenioną zapłatę i dociekanie za moją działalność. Panie wójcie, panie przewodniczący rady, państwo radni, przyrzekam, że dalej będę to kontynuował mimo mojego wysokiego wieku. Bardzo dziękuję również władzom Sejmiku Wojewódzkiego za wykonanie uznania przybycia. Dziękuję również wszystkim przybyłym gościom, przyjaciołom i rodzinie. Tymczasem rozpoczął nowy wielki
etap w swoim życiu. Moją ulubioną książeczką jest pierwsza książeczka o kapliczkę. I dla mnie jest wielkim jakby zaskoczeniem, że on i kapliczek jest wszędzie w tym kraju, w mojej okolicy, gdzie się rodziłem. A on dostrzegł w tym wielkość i temat. I codziennie rowerem czy samochodem jeździł po tych kapliczkach. Pytał się tych ludzi, skąd, a dlaczego, a kto. W każdej kapliczce jest jakaś historia. Bo ta kapliczka w imieniu tego, że ktoś uzdrowiał w rodzinie, w imieniu jakiejś intencji. Jakaś drobna historia ludzka, historia życia. Ja mu pracowicie te wszystkie kapliczki opisał, jakieś historie opowiadał. Wydał własnym sumptem za własne pieniądze. Ja wielokrotnie tą książkę pokazywałem, bądź opowiadałem o niej wielu znamienitym ludziom. Wszyscy dorywali się do mnie jako wielkiej perełki. Jako czegoś, co jest po prostu i piękne, i śliczne, i wspaniałe. Ja myślę, że już mam tą jedną książeczkę, mówiąc o całym szeregu innych. Mówię za żonę, bo ona jest jakby kwintesencją, jak to zrobił. Ta książeczka i za 200, i za 300, i za 500 lat najprawdopodobniej przechowywana w tej chwili w wielu domach okolicznych tych terenów będzie wielką, wspaniałą pamiątką, czymś ważnym, czymś istotnym. I on to sobie po prostu tak jakby zrobił, po czym poszedł następnymi, kolejnymi wykonaniami. Jest to bardzo wspaniałe i miłe, że zarówno społeczności lokalna i wojewódzka doceniły tą jego pracę i ten jego taki zadział naukowy, bym powiedział, dając mu te tytuły honorowego obywatela Gminy i honorowego obywatela Województwa Łódzkiego. Przy okazji 90. urodzin mówię Janek, pięknego wieku dożyłeś. A on mówi tak, że no tak, ale mówię sam tak, boję umierać już, bo mam kolejne zadanie. Kolejną książeczkę w planie. My w rodzinie mamy takie wrażenie, że te jego kolejne zadania to my też przy okazji trzymamy od strony psychicznej, zdrowotnej, każdej. Sam sobie jeszcze takie postawy na te lata, które pan ma 95 lat. Ta twoja maksyma o tym, że ważne jest, żeby człowiek zostawił małe stópki odciśnięte podczas swojego życia, ja przełożę inaczej. Bo tak naprawdę nie umieramy wtedy, kiedy umieramy, tylko na tym ziemskim padole żyjemy tak długo, jak jest o nas pamięć wśród innych ludzi. I ja sądzę, że tu wiele wygrałeś, czemu ci serdecznie gratuluję, a zazdroszczę, że wygrałeś pamięć o sobie przez wiele następnych lat i pokoleń. Natomiast przy tej okazji chciałbym ci życzyć, byś ciągle miał kolejne zadanie, w wydaniu tej książki, którą teraz szukujesz, ciągle kolejne zadanie i ciągle chciał nam pisać dalej. To się trzyma wśród nas i cieszymy się tego jak najbardziej i chcemy tego, żeby żyć jak najdłużej. Dziękuję. Które świecą. I to jest taki znak życia iskierka, pragnienia, a życie nie doda. Pięknie, że dbasz i dbałeś o zdrowie o kulturę. Ale podkreśliłem trzy zasadnicze rzeczy, które wiążą się z życiem. Interesuje cię woda, interesują cię pszczoły,
I co ważne, tak powiem, troszeczkę żartobliwie, o czym my się pomyślimy, bo czamy, które na podstawie naszego przysłowia mówią, że przynoszą dzieci, tak? Czyli też życie. To jest bardzo istotne, to jest mścizna dla nas wszystkich. Jesteś nie tylko zasłużonym dla powiatu wieruszowskiego, dla województwa łódzkiego, jesteś zasłużonym dla ziemi. I za to Ci bardzo serdecznie dziękuję. W imieniu samorządu powiatu wieruszowskiego życzę dużo radości, dużo szczęścia, dużo zdrowia, zapału, który, tak jak mój przywódca powiedział, będziecie Pani sami trzymać przy życiu. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia. Dziękuję bardzo. Ja w imieniu Rady Gminy Sokolniki chciałem tylko powiedzieć, że my to dziękujemy Pani Janie, że Pani jest z nami. Bardzo dziękujemy. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że Pana tutaj mamy. Proszę o zabranie głosu Panią Janę Owczarek.
Widziałam wiatr o siwych włosach, roznosi wzroku wśród pól. Ciepłe bawię na to, kości grza. Inny razem na wykości spadał przed wzgór. Młody był, Bogiem był i nam wolny tak. Wiele z nich, wiele lat, czas nas uczy pogody. Zaprączy drogi, pomyli prawdy i wzgórze od cień ostrach. Broni się, siejesz wiatr, myślisz jest. Wyczuł strach, zamienił w spokój duszy krwi. Pewnie pomyślałam po jesień, tak, też czoło wypogodzi i wypłaci drwi. Widziałam dni w muzeach, o wnętrzach zimnych jak prorok. Starsi ludzie w drogach wielkich sal. Księgi pięknych myśli pełne pokrył rudy kurz. Herbacja, kapci miękki czuł spokój. Myślisz, jestem tak młody, czas nas uczy pokory, tak o nas, tak o nas. Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pokory, zaprączę drogi, pomyli prawdy, nim zboże od dzień, od strach. Broń się, świat. Myślisz, jestem tak młody, czas nas uczy pokory, tak o nas, tak o nas. Dziękujemy bardzo. Teraz bardziej oficjalnie zamykamy punkt 11 porządku obrad i przystępujemy do realizacji punktu 12, jakim jest zakończenie sesji Rady Gminy Sokolniki. Porządek obrad został wyczerpany. Zamykam obrady w 43. sesji Rady Gminy Sokolniki. Dziękuję Wysokiej Radzie za uczestnictwo w tych obradach, a Państwu za obecność i uwagę. Dziękuję bardzo.